zaryzykowaliśmy i nie żałujemy, pisze Kasia z 9 edycji Rolnik Szuka Żony. W końcu po raz pierwszy możemy zobaczyć też romantyczne zdjęcia Tomasza i jego ukochanej. Za nami finał 9 edycji Rolnik Szuka Żony. Dziś już oficjalnie wiemy, że Tomasz i Kasia tworzą szczęśliwy związek. Choć droga do ich bliższej relacji nie była prosta, to jednak uczucie wygrało. Po emisji finałowego odcinka randkowego show stacji TVP, Kasia postanowiła zabrać głos, w pięknych słowach opisała łączące ją z Tomaszem uczucie i po raz pierwszy pokazała tak dużo zdjęć z ukochanym. Zobaczcie sami. Rolnik Szuka Żony 9, Kasia pochwaliła się romantycznymi zdjęciami z Tomaszem. Jestem teraz najszczęśliwszą i pełną miłości kobietą. Po raz pierwszy w historii programu Rolnik Szuka Żony i to ze wszystkich edycji na całym świecie dzięki randkowemu show utworzyły się aż 4 pary. Singlem pozostał jedynie Mateusz, a pozostali cieszą się ze swoich miłosnych relacji. W tym gronie znaleźli się również Kasia i Tomasz, którzy podczas finału Rolnik Szuka Żony wyznali sobie miłość. Po tygodniach ukrywania się, dziś w końcu mogą dzielić się swoim szczęściem z fanami. I tak, tuż po finale randkowego show TVP, Kasia postanowiła napisać kilka słów odnośnie jej relacji z Tomaszem. Jak zaznaczyła na samym początku swojego wpisu, ich droga do szczęścia nie była łatwa. Wie jednak, że dzięki drugiej szansie, którą ona i Tomasz sobie dali, dziś cieszą się wielką miłością. Więc wierzysz w drugą szansę? W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba? Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę. Nasza historia była pełna niespodzianek, zwrotów akcji, rozczarowania i bólu, ale to wszystko sprawiło, że jest wyjątkowa. Każdy pisze swoją historię, my teraz piszemy naszą czerwone serce. Mama po powrocie z gospodarstwa powiedziała mi bardzo mądre zdanie: jeśli macie być razem, to mimo wszystko będziecie. Wtedy pełna rozgoryczenia nie wierzyłam w nie, ale w miarę upływu czasu zrozumiałam, że ma rację. Jeśli dostaje się drugą szansę, trzeba z niej korzystać, póki jest dla nas dostępna. Lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż przez resztę życia myśleć, co by było gdyby. My korzystając z niej zaryzykowaliśmy i nie żałujemy, zaczęła Kasia. W dalszej części swojego postu Kasia z Rolnik Szuka Żony opisała, jak bardzo jest dziś szczęśliwa. Przy okazji dodała również, że gdyby cofnęła się w czasie, z pewnością jeszcze raz wysłałaby list do Tomasza. To właśnie dzięki naszemu pragnieniu do stworzenia stabilnego i poważnego związku jestem teraz najszczęśliwszą i pełną miłości kobietą, a lepszego Romea nie mogłam sobie wyobrazić. Każdy z nas popełnia błędy, jednak wygranym jest ten, który się do nich przyznaje. Z tego miejsca chciałabym podziękować całej produkcji Rolnik Szuka Żony. Bez was to wszystko by się nie udało i zapewne, mimo tak bliskiej odległości, nie miałabym szansy poznać Tomka i tak wspaniałych osób. Zarówno tych tworzących program, jak i tych, którzy w nim uczestniczyli. Otwierający nawias kwadratowy, kropka, 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 zamykający nawias kwadratowy. Jeśli miałabym szansę cofnąć się w czasie, to ponownie, bez wahania, wysłałabym list do Tomasza K., dodała Kasia. Zobaczcie cały wpis Kasi oraz mnóstwo romantycznych zdjęć, którymi pochwaliła się w sieci. Bardzo cieszymy się szczęściem Kasi i Tomasza.
Przypomnijmy, że miłość dzięki programowi znaleźli również Klaudia i Walentyn, Michał i Ada, którzy zaręczyli się dzień przed finałem Rolnik Szuka Żony oraz Justyna i Tomasz. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego. Too easy, it might have to be sounds too.